Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W niesamowitym miejscu, które jest centrum całej Fatimy, objawień Matki Bożej, chcemy przy ołtarzu Pana składać nasze intencje, z którymi pokonujemy często te wielkie odległości, aby tutaj być. I my, kapłani, pragniemy modlić się w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej w intencji poleconej przez pana Ryszarda Wróbla. Ksiądz Paweł będzie modlił się za świętej pamięci Piotra Jankowskiego, Andrzeja Modzelewskiego, a także o błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Fatimskiej dla Dawida. Ksiądz Marcin w intencji wynagradzającej za grzechy niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Ksiądz Marcin D. w intencjach polecanych przez rodziny z naszej parafii oraz o opiekę Matki Boskiej Fatimskiej i błogosławieństwo dla Marty, naszej organizatorki oraz z wszystkich z okazji dzisiejszych urodzin. Ja będę modlę się za Różę Różańca, rodziców za dzieci. Proszę Matkę Bożą Różańcową, objawiającą się Fatimie, o potrzebne łaski dla dzieci i ich rodzin, które się modlą za dzieci. Także w intencji Pani Marioli i Pani Danuty, szczególną prośbą o zdrowie dla nich, o szczęśliwą operację i opiekę Matki Bożej dla Szymona. Także za jako podziękowanie Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w rodzinie Puc, za podziękowanie za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej z prośbą o dalsze łaski, zwłaszcza o zdrowie i zgodę w rodzinach Koral i Kustusz, o opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla mojej rodziny, dary Ducha Świętego, jako podziękowanie za powrót do zdrowia i o dar trzeźwości dla członków rodziny. Wzywajmy teraz Bożego Miłosierdzia i prośmy o nie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni i napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytani z Ksandzi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Świątnica błega san wetemkła i arka jego przemierzo wykaza san jego świątnice. Temu wykazał san wielgi merk na niebie. Miasta obleczono w słońce i miesiąc pod jej stopama, a na jej głowie winc 12 gwiazdów. Wykazał sam też inny merk na niebie, ewe wielgi smyk łygnisty, mły sytme głowów i dzesanc rogów, a na głowach sytme diademów, łegon jego zmioto trzecą część gwiazdów z nieba i cestnął je na ziemię. Smyk stanął sprzed mający rodzec miaste, żeby skwerno leno pwerdzi zeżrec jidze cątkłe.
i porodzeła syna. Knopa, którym bandze pasu wszedł ci norodę żelazną rózgą. Dziecko i wystałe porwony do błega, jegłe ławelnice. Miasta Zos zbiegła na pustyniu, dzemo mól przerechtowony przez błega. I uczył je mocny głos w niebie. Tere nastało zbawieni, młec, a królowani błega na igłę i panowani jegłe płemazańca. To je słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką Kościoła Świętego. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś Słowo Boże i rozważałaś je w sercu moim. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
W ostatnich dniach słyszymy Ewangelię, która mówi o Eucharystii. Wczoraj niedziela dobrego pasterza, dzisiaj Jezus kontynuuje swoją naukę, a przecież dzieci, które zobaczyły Maryję, które przekazały nam jej objawienie, właśnie tym się zajmowały. Głównie pasterzem były pasterkami, pasały owce i w tym miejscu kiedyś to właśnie się działo. Także to jest też niesamowite przeniesienie się do tamtych czasów. Ale dzisiaj, moi drodzy, w tym niesamowitym miejscu chciałbym przede wszystkim pochylić się nad tym fatymskim rozważaniu, bo przecież innego w tym miejscu nie może być, nad słowami, które Matka Boża wypowiadała tak naprawdę każdego objawienia, co miesiąc. Bo na pytanie Łucji, czego Pani sobie życzy, Maryja mówiła, że chce, żebyście tutaj przychodzili, żebyście odmawiali razem różaniec i żebyście byli po prostu tutaj razem. A być razem to znaczy być ze sobą, być jednością, być pogodzonym. To znaczy być jednego ducha, być jednego serca, jednej myśli. To znaczy być nie przeciwko sobie, ale obok siebie, patrzeć w jednym kierunku. A to już jest miłość. I patrząc, kochani, na różne wizerunki Matki Bożej z Jezusem, zwróćmy uwagę, że w większości tych wizerunków oni nie patrzą na siebie, ale patrzą na nas, patrzą do przodu. I to jest właśnie ta istota bycia razem, serce przy sercu, bo miłość to jest patrzeć w jednym kierunku. I dzisiaj myślę, tego bycia razem widzimy, że nam brakuje. Brakuje w Europie, brakuje w narodzie, w rodzinach często naszych. Dlatego chociażby patrząc na te intencje, które zamawiamy, widzimy, że to pragnienie w nas bycia razem jest. I warto dobrze zrozumieć te słowa Maryi, która wręcz z uporem maniaka właśnie przypomina o tym, żebyśmy byli razem. Bo objawienie fatymskie, mimo że ponad 100 lat temu, przecież jest dla nas, dla naszego pokolenia. Dla nas, którzy tutaj właśnie siedzimy, dla naszych rodzin. I widzimy więc, jak te słowa Maryi są ważne. Dlatego każdego wieczora tutaj o 21:30 przychodzą ludzie, aby być razem, aby razem odmawiać różaniec, aby spełniać tą prośbę Maryi. I jak dobrze wiemy, zasadniczą częścią modlitwy różańcowej jest modlitwa Zdrowaś Mario. Niby modlitwa dobrze nam znana, ale czy aby na pewno? Dlatego pozwólcie, że teraz kilka słów właśnie o tej modlitwie. Wiemy, że ona dzieli się na dwie części. Pierwsza część, często mówimy, że są to słowa anioła Gabriela do Matki Bożej. Ale to nie są słowa anioła, ale to są słowa Boga, który tego anioła posyła do Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. To są najpiękniejsze słowa, jakie Pan Bóg wypowiedział do Matki Bożej. Bo w Maryi jest jedno i jedyne wyjątkowe, niepokalane serce, godne Boga. I ono słucha tych jedynych wyjątkowych słów, jakie Bóg znalazł w swoim sercu, aby je właśnie do Matki swojego Syna wypowiedzieć. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, to znaczy, że już więcej się tam nic nie zmieści. Do pełni nie da się niczego więcej dodać. I Bóg chce nam powiedzieć, że Maryja jest doskonale wypełniona Bożą miłością. Że jest wyjątkowa, że jest jeszcze to dodatkowe takie absolutne zapewnienie. Pan z Tobą, że tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do tej pełni łaski, co do tego, że ona podoła tej roli, którą Pan Bóg jej wyznaczył w dziele zbawienia. I Bóg daje wszystko, co ma, aby Maryja, że tak powiem, dała radę. Daje po prostu samego siebie. Bo istotą miłości jest właśnie dawanie samego siebie. I te słowa Pan Bóg kazał powiedzieć aniołowi. I dzisiaj Bóg posyła nie anioła, ale posyła nas. Mnie, ciebie, bracie i siostro, abyś był czy była właśnie takim posłańcem Boga wobec niepokalanego serca. I masz przekazać to słowo, które Bóg tobie daje. A Pan Bóg daje nam słowo przecież każdego dnia, kiedy słuchamy Ewangelii. Żebyśmy jej nie zatrzymywali dla siebie, ale
żebyśmy je przekazywali dalej. I człowiek, który odmawia modlitwę Zdrowaś Mario i chce ją naprawdę odczuć na swojej skórze, to musi mieć przekonanie, że reprezentuje samego Boga, tak jak właśnie ten anioł. Dlatego przeżywajmy tę modlitwę zawsze, drodzy, abyśmy byli takimi aniołami posłanymi do niepokalanego serca. I dalej w tej modlitwie, jak wiemy, są słowa świętej Elżbiety, która przyszła Maryję odwiedzić i mówi do niej: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. Błogosławiona to po grecku makaria, to znaczy królestwo w swojej potędze. To jest sam środek, centrum Królestwa Bożego. Więc jeżeli do Matki Bożej mówi się błogosławiona, to tak jakbyśmy chcieli jej powiedzieć, że jest istotą, że jest samym środkiem Królestwa Bożego. I zobaczmy, że Elżbieta przemawia z tego samego ducha, który mówił anioł do Matki Bożej. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiona jesteś pełna łaski. To samo chwilę wcześniej mówił anioł. Więc to nie są słowa wymyślone przez człowieka. To są słowa, które są zapisane w Ewangelii. A wiemy, że Ewangelia przecież jest dobrą nowiną o zbawieniu Boga, o zbawieniu człowieka, o zbawieniu świata. Więc ranga tej modlitwy, którą tak codziennie odmawiamy, jest niesamowita. Ona jest dobrą nowiną, uświadamiającą nam to, co człowiek ma robić w życiu. Ma być tym posłańcem o niepokalanym sercu, co aby zwracać uwagę na Królestwo Boże, aby Słowo Boga rzeczywiście było centrum, tak jak Maryja. I druga część modlitwy Zdrowaś Mario została ułożona dużo później. Pochodzi z XIV wieku. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Może wiemy, że w latach 1347-1400 przeszła przez Europę epidemia dżumy, która dotykała wszystkich bez względu na status społeczny. Opustoszały wręcz całe miasta, wsie. Ludzie myśleli po prostu, że przyszedł już koniec świata, że Pan Bóg karze za popełnione grzechy. I przez te 53 lata w Europie zmarło wtedy 250 milionów ludzi. I właśnie ludzie, widząc, co się dzieje, ułożyli tę drugą część modlitwy Zdrowaś Mario. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i zaraz, mówili. Teraz i zaraz, bo ta godzina śmierci dla nich była zaraz. Oni byli pewni, że jeżeli nie dzisiaj wieczorem, to jutro, najpóźniej pojutrze umrą. Zastanówmy się, jaki to ma wydźwięk dzisiaj dla nas. Owszem, każdy wie, że kiedyś trzeba będzie umrzeć, ale powiedzmy sobie szczerze, czy tak na serio codziennie myślimy o godzinie naszej śmierci, a tamci ludzie wtedy, 600 lat temu, wiedzieli, że godzina śmierci będzie dosłownie za chwilę. I chciałbym, moi drodzy, abyśmy właśnie po tym dzisiejszym spotkaniu, w tym niesamowitym miejscu obebień Matki Bożej, może trochę inaczej spojrzeli niech dotychczas na tą modlitwę Zdrowaś Mario. Abyśmy poczuli się takimi naprawdę posłańcami Boga, aby Go reprezentować. Żebyśmy mogli powiedzieć niepokalanemu sercu ze swego serca Makaria, to znaczy błogosławiona, osadzona w samym środku Królestwa Bożego, że jesteś pełna łaski, żebyśmy umieli zawsze to niepokalane serce uprosić, aby nas przytuliło, aby się nami opiekowało i żeby Maryja modliła się za nami zawsze, a przede wszystkim w tej najważniejszej godzinie, w godzinie naszej śmierci. Amen. Zanieśmy teraz do Boga nasze modlitwy, nasze intencje, wypraszając wstawiennictwa Matki Bożej Niepokalanej. Módlmy się, aby Kościół trwał w mocnej wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się, by papież Franciszek, wszyscy duszpasterze pomagali rozumieć znaki czasu i byli
dobrymi pasterzami dla owiec powierzonych ich opiece. Ciebie prosimy, by głosiciele Słowa Bożego byli wierni przesłaniu Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli dostąpili chwały nieba. Ciebie prosimy, aby Pan Bóg przez stawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej raczył wejrzeć na te wszystkie intencje, które tutaj składamy na ołtarzu. Ciebie prosimy, byśmy słuchali Jezusa i naśladowali Go każdego dnia. Ciebie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziewica przecudna w koronie dębu, jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy, choć smutek i troska przebija z twarzy. Ave, ave, ave Maria, ave. Niesiemy swe modły do tronu Pana, przez serce Twe czyste niepokalana. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pocztek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.
Święty, święty, święty. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem José oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Ciebie krew i syn, szczerze na życie wieczne. Bardzo proszę, aby podeszły osoby, które przyjmują komunię bezglutenową, ponieważ nie wiemy, które to są osoby. Niech podejdą tutaj przy tych czarnych drzwiczkach. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hostii tej. Ja łbię dziś w ofierze, serce daję swe. Wierzę,
Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam. Gdzieś przygarną łotra do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran. Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą. Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość Twą. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś zechciał również pobłogosławić te wszystkie dewocjonalia, które tutaj zakupiliśmy i które
chcemy, aby służyły naszej modlitwie za wstawiennictwem Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryi, polecajmy jeszcze raz wszystkie intencje, z którymi tutaj przychodzimy dzisiaj. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O pozwól, czarna świętej codzienności, znała mól straty i rozstania smutek,
nawet pod krzyżem nie przestała kochać, nawet pod krzyżem ufała bez granic. Idąc Maryją, nie pomylisz drogi, modląc się do niej, nie stracisz nadziei. Gdy ją zawołasz, rozproszy twą rozpacz, myślą bądź przy niej, a wtedy nie zginiesz. Gdy ona strzeże, nie musisz się lękać. Gdy cię prowadzi, nie czujesz zmęczenia. W jej obecności matczynej łaskawej bezpiecznie dotrzesz do portu zbawienia. Śpij.